Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, koleżanki, koledzy, pomimo oczywistych różnic, czy to światopoglądowych, czy to w ogóle naszych poglądów, łączy nas na pewno jedna rzecz. Łączy nas szacunek i przywiązanie do etosu żołnierzy wyklętych. Kwestia właśnie szacunku, kwestia prawdy historycznej jednak w mojej opinii nie jest jednoznacznie zawarta w tej uchwale. Uważam, że zwłaszcza dziś, w czasie gdy niektóre środowiska, w tym środowiska polityczne w Polsce, oczerniają żołnierzy wyklętych, nazywają ich zbrodniarzami, przestępcami, zwłaszcza teraz, potrzebna jest taka uchwała, potrzebny jest znak, że młodzież sprzeciwia się takiemu nazywaniu, takiemu traktowaniu żołnierzy wyklętych. Nie pozwólmy środowiskom lewicowym, środowiskom skrajnej lewicy obalać mitu, właściwie nawet nie mitu, całego etosu, kłamać historycznie. Nie pozwólmy na to. Dlatego zachęcam Was do poparcia mojej poprawki, poprawki numer 18. To jest ostatnia poprawka, którą będziemy dzisiaj debatować. A pod koniec jeszcze chciałbym prosić o to, byśmy wszyscy tak razem wstali i uczcili minutą ciszy zmarłą kilka dni temu panią Marię Mirecką-Loryś, przedwojenną działaczkę Stronnictwa Narodowego, Wszechpolkę, kombatantkę Narodowej Organizacji Wojskowej oraz Armii Krajowej. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję. Pod koniec jeszcze chciałbym pozdrowić klasę drugą H z 3 ELO Gdynia, która ma teraz lekcję historii. Dziękuję.